Witam, z i dzisiaj wam zaprezentuję jak stworzyć sobie szanse, aby zdobyć darmowe gry na platformę Steam. Jest to albowiem strona, która zwie się Steam Gifts i oprezentuje ona dość ciekawy system, w którym to gracze, którzy nie potrzebują swoich gier, swoich kodów tak dokładnie i dają je w prezencie innym, dając przy okazji sobie mały prezent, nie tylko w ich serduszku. Na czym to polega? Punkt pierwszy. Logujemy się poprzez ten uroczy zielony guzik i wykorzystujemy login i hasło do platformy Steam. Ja jestem obecnie zalogowany jako Żuk, nie ty? Tak, to ja. I sami będziecie musieli wpisać właśnie swoją nazwę yy, konta, jakiego macie na Steam. To pełne, którego używacie, kiedy się właśnie logujecie, a nie skróty, tak jak ja tutaj mam Żuk. Mój to jest Creative jest Factory oczywiście. I hasło, którego tutaj nie ma. Yy, po prostu pamięta, kto tu był. Ja login. Jak widzicie, zalogowałem się bez problemu na serwis. Jednak, kiedy za pierwszym razem to uczynicie, gra Was powiadomi o tym, jak bogaty jest portfel Waszych gier. I tutaj właśnie dwie uwagi, zanim się będziecie mogli zalogować. Po pierwsze, musicie uczynić waszego, Wasz profil na platformie Steam publicznym. Jest to możliwe poprzez wejście w zakładkę Mój profil, ponownie Mój profil. Następnie edytuj mój profil, który jest po prawej, i ustawienia. Tutaj ustawiamy status profilu publiczny. Jest to opcja domyślna w platformie Steam, więc prawdopodobnie nic tutaj nie zmieniliście. Jeżeli nigdy tutaj nie weszliście, to także wasz profil był publiczny do tej pory. I kolejnym. Warunkiem, aby skorzystać z tego całego systemu, to jest posiadanie w portfelu swoich gier, czyli po prostu na liście wykupionych kiedykolwiek, takich, które są warte minimum 100 dolarów. Powstrzymuje to ludzi od tworzenia miliona sztucznych kont, aby brać udział w kolejnych losowaniach, konkursach czy też szansach, albowiem jedna osoba ma jedną szansę, co jest bardzo sprawiedliwe i bardzo mi się podoba tutaj. Kiedy już uda nam się zarejestrować, ponieważ mamy te 100 dolarów w koncie naszych gier, a to jest około trzech większych tytułów, mamy do dyspozycji 25 punktów. Te punkty narastają nam z czasem, powiedziałbym, że same, jednakże jest za tym system, albowiem 5% każdego, każdej gry, która wejdzie tutaj na serwis, jest dostępna dla nas. 5% wartości punktów. Jest przeznaczany do, do każdej osoby, która w ogóle uczestniczy w całym tym systemie. Za momencik wytłumaczę, jak to dokładnie działa. W każdym razie punkty nam się same mnożą na początku. Ja mam już i 56 i pokażmy, jak to działa. Odświeżymy, aby zobaczyć najnowsze gry, albowiem pierwsze na liście są te, które najszybciej wygasają, czyli to jest kwestia minut, tutaj widzę. Szukamy giery, która nas interesuje. Mam tutaj, w przykład, właśnie. Doom 3, Big Fucking Gun Edition. Oczywiście, że chcę Duma. I tutaj wchodzimy na ten guzik, który za chwilę wyjaśni co chodzi. I tutaj widzimy Doom 3, wszystko jest w porządku, analne wróżki Tutaj nam to ofiarowują, Tuż za uroczy prezent z ich strony, opis tego na przykład skąd mają, dlaczego dodają i tak dalej. Tutaj są komentarze, podziękujące zwykle. I tutaj jest ile jeszcze minut jest otwarty ten serwis, całe 13 minut, czy serwis ta gra konkretnie. I tutaj korzystając z punktów, które mamy do dyspozycji, mam w tej chwili U88, teraz podskoczyło, się musieli dodać sporo gier, korzystając z 30 punktów, Naciskam guzik, teraz mam 58 i korzystam ze swojej nikłej szansy, aby wziąć udział w losowaniu. W tej chwili korzysta z tego 4700 osób, czyli moje szanse są niewielkie, prawda? Ale to jest dum. Dużo osób chce duma. Bleh, kto by nie chciał. To jest big fucking gun edition w końcu a nie jakiś zwykły dum 3. Jednakże. Dobra, nadal mamy punkty. Nic się nie stało. Bierzemy, sobie tutaj szukamy więcej gier. I pierwsza sprawa tutaj, którą widzimy. Po pierwsze, contributors 200 dolarów aż w tym przypadku, jest to chyba rekord, który widziałem. Część z części tych konkursów może, mogą brać udział tylko te osoby, które same coś ofiarowały. I jeżeli na przykład dacie grę, która jest warta 50 dolarów, możecie sami ustanowić zasadę, że minimum ludzie, którzy dali 100 dolarów w grach na ten serwis, mogą w ogóle brać udział w losowaniu. I tak jak na przykład widzicie, bardzo mało osób bierze udział w tym losowaniu, tego DLC do Darksiders, nowej gry. Ponieważ właśnie 200 dolarów, co znaczy, że musieli minimum gry za 100 dolarów tutaj ofiarować, i niewiele osób tu jest takich. Ja osobiście jeszcze nie dałem żadnej gry i myślę, że z nowym Humble Bundle tutaj coś wrzucę i także ofiaruję może coś jednemu z moich widzów. Szukuję się do takiego ruchu. Ale nie, 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 nie fałszujmy ewentualnie w przyszłości. Szukamy innej gry, która nas interesuje i nie jest w naszym posiadaniu, ponieważ ja mam już Cave Story, właśnie z Humble Bundle, i jest napisane Exist in your account, czyli istnieje na moim koncie i zaiste, mam już to ugrał w portfelu. Co do samych DLC, weźmy tutaj coś, co nie wymaga już wpłat, to jest do Domax Payna. Nie brakuje ci podstawowej gry, też nie możemy brać udział, chociaż yy, słyszałem od mojego przyjaciela Mateusza, że udaje mu się brać udział w losowaniu któregoś DLC do cywilizacji, mimo tego, więc ogólnie nie można, ale chyba czasami jest jakiś błąd i można brać udział. I szukamy dalej, które nas interesuje. Mamy jeszcze sporo punktów. 58 to jest dużo yy, punktów naprawdę, jeżeli szukacie takich mniejszych gier, które jest warta, ponieważ jeden punkt to jest około 1 dolar wartości gry. Więc jeżeli szukacie gry, która kosztuje na przykład 5 dolarów normalnie, to zapłacicie za to około 5 punktów. Tutaj, Source, jak widzicie, właśnie Steam Store to jest bezpośrednio link do strony Steama, gdzie możecie sobie zobaczyć, właśnie obrazki, filmiki tej gry, od razu zobaczyć co się dzieje. I na przykład ta gra wygląda bardzo przyjemnie i wezmę Enter to Win. Teraz tylko 500 osób bierze udział w losowaniu, już, więc już mam jakieś tam szanse. Jedną, jedną drugą jakieś snapshot, Ignite. Dlaczego ludzie tutaj rozdają te gry? Po pierwsze, były święta ostatnio, ludzie wpadli w show rozdawania. Po drugie, otrzymali trochę gier na święta. To jest akurat w tej chwili. I po trzecie, ofiarowują gry, które już na przykład mają z ostatnich humble bundle. I dużo ludzi, jak widziałem, ma Cave Story albo Indie Game Move, ich na przykład nie interesuje, albo też już mieli i po prostu to rozdają w zamian za punkty, by móc brać udział w losowaniu innych rzeczy. Bardzo przyjemny system według mnie. Ja na przykład już wygrałem w ten sposób grę i tylko dlatego w ogóle o tym wszystkim mówię Wam. Weźmy na giveaways, entries. Brałem udział już w około 86 losowaniach. Z czego trwa jeszcze? weźmy sobie na Open. Jeszcze trwa tej 6, jeżeli widzę tak. Jeszcze bie... nadal 6 nie jest rozwiązanych. Można zobaczyć, kiedy konkretnie się dany zamknie, jeżeli naprawdę liczymy na coś konkretnie. Ja liczyłem na Broken Sorda z dwójkę starego. Aś, naprawdę miałem nadzieję. Mało bra... osób brało udział w tym losowaniu, no ale oczywiście się nie udało. E... Jak widzicie, biorą udział w losowaniach i małych, i dużych. 500-5000. I możemy sobie wejść na one Wygrałem coś, Super Brothers Source and Sorcery Episode Bardzo przyjemna gierka, naprawdę cieszę się, że ją wygrałem, bo gra jest wysoce rekomendowana przez wiele osób, w tym przeze mnie, naprawdę miły tytuł. Już zdążyłem sobie w niego pograć. I otrzymałem maila z kodem do Steama w ciągu 2-3 godzin, czyli to w zasadzie jak ta osoba weszła na swojego maila, to mi zaraz wysłała. Bardzo przyjemny system. Więc naprawdę są szanse, żeby to wygrać. Bo na przykład pan K, także mój przyjaciel, po dwóch dniach, nie, po trzech dniach także grania wygrał na przykład nowego Tomb Raidera. Nie tego co jeszcze nie wyszedł, tego w świątyni. Nie pamiętam jak się zwał, ale chyba tak, że biorę udział w tym losowaniu, więc może to jest. Mm -hmm. Tam nie, to jest Tom Prider Anniversary, to nie ten. W kanazie wygrał właśnie y, Tom Ridera nowego, więc naprawdę się da. Jeżeli interesuje Was konkretny tytuł, ja na przykład jestem zapalony na Asom ale i tak pewnie jeszcze zdążę ich kupić. Jak widzicie, jest y, kilka dostępnych. Y, kilka większość z nich skończy się tu za 3 dni, za jeden tydzień. Hu hu hu, pa nie. I na przykład y, ale jesteśmy zdesperowani, wchodzimy ale w międzyczasie otrzymaliśmy na przykład ten gift, yy, znudziło nam się. Chcemy na chwilę odzyskać te punkty, bo na przykład brakuje mi punktów, żeby wziąć ten, który się skończy za 9 godzin. No, powiedzmy, że to jest 9 minut. To panika, nie mam punktów. Co robić? Anuluję wejście tego, odzyskuję wszystkie moje punkty 10 i przeznaczam je na wejście tutaj. I mam yy, punkty chwilowo. I na przykład w ten sposób można się ratować, jeżeli za chwilę zostanie do właśnie zamknięte losowanie którego chcemy. Bardzo przyjemna rzecz. Nie okrada nas z naszych punktów, więc można tutaj nimi żonglować. Maksymalna ilość punktów, które możecie mieć w zanadrzu to 300. Ma to także blokować te osoby, które na przykład po tygodniu wracają z 10 tysiącami punktów i biorą udział w losowaniu wszystkiego. Jak szybko się regenerują punkty? Cóż, średnio to jest na 8 godzin 100 punktów, tak bym powiedział. Więc jeżeli macie szczęście albo go nie macie, to jest około właśnie 300 punktów na jeden dzień. Czyli opłaca się wejść co najmniej raz dziennie, żeby wziąć udział w losowaniach jakichś fajnych gier. Jak widzicie, mi się udało po chyba 4 dniach grania. Wygrałem swoje. Fakt, że było to losowanie, gdzie właśnie było mniej osób, bo około 400 czy tam 500 wejść. Jednakże jest to sposób. Macie czas, macie okazję. Ja też, ja jeżeli tylko będę miał właśnie jakąś możliwość, też tutaj coś wrzucę. To cóż mi zostało? Następnym razem, jeżeli wygram coś, a także pod tym względem biorę udział w losowaniu, to spróbuję Wam coś rozdać. I nie będzie to jakiś, jakiś debilny konkurs w stylu zasubskrybuj i lajkuj. Po prostu będę rozdawać je co bardziej milusińskim użytkownikom. Czy to z powodu Waszych komentarzy, czy może choćby samego nazwy loginu, czy może już uguruciu rzutką że się tak żarliwie wyrażał. Cóż, nikt nie wie, bo Żuk jest chaotyczny i nieprzewidywalny. Jest Żukiem. To jest przede wszystkim ten powód. W każdym razie życzę powodzenia wam, a także sobie i do zobaczenia w Steam Gifts. Link jest oczywiście pod spodem. Pa, pa.